Dobrze się czujecie. Ojcze. Przyszła poczta. List od naszego lipskiego korespondenta. Ale lękam się, jeśli jesteście chorzy albo macie bodaj najlżejsze przeczucie choroby, to... Ja wiem. Powinienem zamilknąć na wieki, przecie to wasz syn. Powinienem zataić jego hańbę na wieki, przecie to mój brat. Ale obowiązek wobec was jest moją pierwszą powinnością. Dlatego wybaczcie. Ojcze, znacie naszego lipskiego korespondenta. Ja dałbym sobie uciąć palec prawej ręki, gdybym mógł powiedzieć, że to kłamca. Lipsk, 1 maja. Twój brat, jak się zdaje, już ponad miarę okrył się hańbą. Dzisiaj o północy, narobiwszy długów na 40 tysięcy dukatów. 40 tysięcy dukatów, ojcze. Gwałcąc uprzednio córkę tutejszego bogatego bankiera i śmiertelnie raniąc w pojedynku jej wielbiciela, dobrego i szlachetnie urodzonego chłopca, powziął zuchwałe postanowienie, aby wraz z 7 innymi, których wciągnął w swoje łajdactwa... Dość! Aby wraz z 7 innymi, których wciągnął w swoje łajdactwa, umknąć przed ramieniem sprawiedliwości. Ojcze, wyznaczono nagrodę na jego głowę. Obrażeni głośno domagają się zadośćuczynienia, a nazwisko MORZĆ! Nie wierzcie. Nie wierzcie, ojcze, nie wierzcie ani jednemu słowu. I ty też, Franciszku? I ty też? Moje nazwisko? Moje uczciwe nazwisko. Oby nigdy nie nosił nazwiska MOR, oby moje serce nigdy tak ciepło dlań nie biło. Moje plany, moje złote marzenia. Czy nie uważacie, że uzna za przebaczenie już to, choćby iż uznaliście go godnym własnoręcznego pisma? Dlatego chyba... Lepiej będzie, jeśli powierzycie napisanie tego listu mnie. O, zrób to cię. Napisz do niego. A więc postanowione. Tylko nie przywódź mego syna do rozpadu. Upociesz się, stary. Nigdy już nie przytulisz go do piersi. Droga do niej jest dla zamknięta jak niebo dla piekła. Rwany był z poichaniem, zanim sam pomyślałeś, że tego chcesz. Pozbierać te papiery, bo ktoś mógłby rozpoznać charakter mego pisma. I też muszę wyrwać tego Karola z serca, choćby i kosztem tego serca. Bo ja mam służę prawo czuć żal do natury. I na chorym będę mógł prawdę chodził. Dlaczego właśnie na mnie nałożyła to brzemię brzydoty? Dlaczego tylko na mnie? Jak gdybym rozmocnił jakiś opad na świata. Dlaczego tylko na mnie? Sprzysięgło się przeciw mnie już później poczęcia. Zatem ja sprzysięgnę się przeciw niej. Oni mają tutaj miłosnej paplaniny? To ja przemocą spełnię swe pragnienia. Wytrzebię wszystko wokół mnie. Wszystko, co stanie mi na przeszkodzie. I będę tu panem. I stanę się tu panem. Moje ikstury zaczynają działać. Nie powiem, ale nie ścierpię takiej wdzięki na żył szczęścia kogo innego. W moich ramionach znajdą swój grób i nigdy nie rozkwitną. Thank you.
Wieczór nadchodzi, a poczty nie ma. Przeklęta nierówności na świecie. Pieniądze rdzewieją w skrzyniach zasuszonych rawoli, a nędza przygniata najśmielsze przedsięwzięcia młodych. Tak też nie postąpi ze mną każdy z was, jeśli z wami z tą przysięgę. Chodźcie. Nie lękajcie się śmierci i niebezpieczeństw. Na każdego przyjdzie jego czas. W miękkiej pościeli, w dzikim zwierzchu, Peter, na pewno coś z tego jest nam pisane. Chodźcie! Nadzieja nie pozwala mu się rozprzestrzenić, co? No co, to już wszyscy kaci człowieka? Arsenał śmierci tak szybko się wyczerpał? Ślizną się z jego siwych rąk. Uderzy cios za ciosem, grom za gromem, to kruche życie. Dopóki marszu fur nie umie niczego dostać.
mógłbym opowiadać historię. Sądu! A opodal stoi 800 ludzi, którzy strzegą każdego włosa na mojej głowie! Co to jest na ciebie? Nie dopuszczajmy do głosu! Chcę go wysłuchać!